Ale to widzicie Państwo, też tak wcale niespecjalnie my tutaj pokazujemy informację turystyczną od tej strony, że jest zamknięta, czyli od tej złej strony, że jest zamknięta. Oczywiście, że nie powinna być zamknięta, bo tam jak dwie, trzy babsztyle siedzą, no to któraś powinna być na jakimkolwiek dyżurze. Ludzie kolejni czatują, jadą nie wiadomo skąd, no przecież jeżeli jadą z Ameryki, przyjeżdżają do Polski, no a tutaj informacji nie ma, bo może nie spytali się na lotnisko Okęcie Chopina, skąd przyjeżdżają te busy piękne i ten żółty, co dzisiaj widzieliśmy, i ten szary do Anglo-Ameryki Białystok, z Anglo-Ameryki Białystok tutaj do Warszawy, a informacja turystyczna jest zamknięta. I tak państwo polskie płaci pieniądze, bo to wiecie państwo, są to stałe, ciepłe posadki. Płaci pieniądze, specjalnie tu popatrzę, kiedy ten babsztyl tutaj przylezie. Ludzie przychodzą, tam koczują, siedzą, ale jaki to wstyd, proszę państwa, to dla państwa polskiego jaki to wstyd, bo one myślą, że jak z zagranicy, że jak z Ameryki, nie wiadomo skąd, to może nikt się tu nie zgłosi. To może nikt się nie poskarży. I tak bazują na tym dziadówy. Pieniądze biorą, a nic nie robią. No, ale tak bywa, bywa. W żebracznicach bywa. Zresztą jak się podstawiła ta Polska przed tą Unią Europejską, to nawet i Szydło, i cała ta linia Prawo i Sprawiedliwość Mysia mówią, że oni wcale nie chcą odejść od Unii Europejskiej. No, otworzyła od wewnątrz, zobacz. Otworzyła od wewnątrz, zlitowała się. Teraz ludzie wejdą na huzia na juzia, wszystkie komputery tam są, tylko dwa, będą zajęte i taka to robota, że ścisk, trzask i prask. Także widzicie Państwo, to nie jest Ameryka. Takie o 22 piętra ten budynek. Na górze byłyśmy z Dawidkiem. Wernisaż, piękna kobieta. Byłyśmy z Dawidkiem. No i co z tego? No już czynne, już czynne. Wejdę tylko, zobaczę może jakieś naklejki, jakieś takie fiuździu. Dzisiaj przy święcie, ludzie z zagranicy, proszę Państwa. Widać, że twarze takie całkiem inne, inteligentne twarze. A tu wiecie Państwo, Polak pracuje. Mówią, że Polak jest głupi, to nawet i po szkodzie. Ona się dobrze czuje, bo jakąś kierowniczkę podpatrzyła, że ma super, co oczy przymyka na to czy tamto. Ta kierowniczka się nadaje do strzału, Janek Witek i one. No, ale wiesz, jedna baba, druga baba, trzecia baba, ta von Lipski kredyt Janek Witek wziął z myślą, że ta baba będzie płaciła. A on po prostu... odszedł. No umarł na zawał serca po prostu. A to takie zaległości miała, to inne zaległości miała, a że ta baba i mówi ta, a czy ty von Lipska, czy ty się nie wstydzisz do mnie w ogóle tu przyjeżdżać, pokazywać? A ja myślę, cóż to za baba? Janek Witek tak naopowiadał o tej Lipskiej, że po prostu, że baba, na którą wziął kredyt, wcale nie ma zamiaru tego kredytu spłacać. Ja myślę, cóż to za babsztyl? No i raz przyszła z jakimś facetem za pierwszym razem, no ale ja jej nie wpuściłam, ja powiedziałam, ja nie znam, nie znam. A ona teraz udaje tak brata Janka Macieja Witka, nawet moją siostrę chciała udawać, ja mówię, idź ty, taka niesmaczna jesteś, a chciwa, pazerna jak Mareczek. Taka Warszawa. I teraz Państwo zobaczą ten kurczaczek, króliczek, mieszkał jakiegoś Krzyśka, takiego faceta, który jest strasznie chciwy i skąpy, że co mu kiełbaskę ugotuje, ale pożyczył telefon. Czyli tak, warszawiak nie ma telefonu, warszawiacy chodzą po śmietnika. No i ten kurczaczek, ja mówię, słuchaj, przecież miałeś... miałeś zabrać ten telefon. On ładuje i znowu jeszcze raz ten wziął telefon. Ale dziady, jakie dziady. I żebrzą, i kradną, i dziadują, i wszystkiego mało.
Też to dziecko jest niepełnosprawne, ten cały Dawidek. Jutro jedzie w poniedziałek do Bydgoszczy. Ja mówię, masz zabrać, a on mówi, że Paweł przyjdzie, że zabierze. A on mówi, że masz mamie zawieźć, powiesz. I zostaw w tej Bydgoszczy drugi telefon, którego nie używasz. No bezczelny dziad. Ale to dziad na dziadu, gad na gadu. To nie jest wyjątek. I to w sensie takim, że to jest zły typ, bo nie to, że garbaty, nie to, że stary, nie to, że kulawy, szczerbaty, czy jaki, tylko po prostu zły. I Jezus to nawet stoły tym handlarzom, proszę Państwa, powywracał, że plemię żmijowe przyrównał ich do grobów pobielanych, bo to przecież na zewnątrz. Piękni są, prawda, ale są pełni głupiestwa i trupich kości. Wewnątrz, wiadomo, co jest w grobie, to tych kapłanów, co prawda, ale takich ludzi jak kapłani w pierwszym wieku naszej ery, złych jest bardzo dużo. Oszustów, złodziei, kłamczuchów, jezioro kłamców, rzeka złodziei, proszę, krętaczy, żebraków. W Żebracznicy Wielkiej, tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, przez którą przyjeżdżała swego czasu Makryna Mieczysławska. No bo tutaj tak, nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma Świadków Jehowy, a Ewangelia, proszę Państwa, w śmietniku na bruku, na ulicy, z tamtej strony też Pałacu Kultury, jak rozdawali, to i z tej, na ulicy, na śmietniku, na bruku, no. I tylko po prostu przedpotopowe rechodupstwo. Czyli, że Jezus powiedział, że tak samo jak było za czasów Noego, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Będą jedli, będą pili, ciepłe posadki mając i sobie dogadając. Nie spostrzegli się, że Noe wszedł do arki, zatrzasnął drzwi i wszyscy zginęli. Wszyscy, bo to tylko 8 osób przeżyło. Dzisiaj też wąska droga jest, wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. I niewielu jest tych takich, którzy ją znajdują.